Przed chwilą miała miejsce bardzo nieprzyjemna scena. Na plac, na którym ma zacząć się białostocki marsz równości, weszła organizatorka po to, żeby porozmawiać z policją. Spotkały ją okrzyki wypierdalać z pedałami, różne inne inwektywy. Osoby krzyczą dosyć stanowczo, że nie przejdziecie. Szanowni Państwo, poproszę kolegę Wojtka teraz o poprowadzenie krótkiej modlitwy, o Boże błogosławieństwo dla nas jako obrońców tego miejsca i o nawrócenie osób uczestniczących w Marszu Równości. Witam wszystkich mieszkańców Białegostoku, którzy tutaj się zgromadzili, kibiców, wszystkich, którzy sami na to przyszli. Rozpocznijmy naszą modlitwę. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojca i Syna i Ducha Świętego.